Dzisiaj pokażę Wam krótki filmik instruktażowy odnośnie planu, który udostępnił nasz dział mediów na Facebooku. I po kolei będziemy omawiać te ćwiczenia, o co w nich chodzi. Tu jest plan. RP, liczba powtórzeń, przerwa, nazwy ćwiczeń. I tu w tych ikonkach wszystko jest opisane co i jak. Na bieżąco będziemy to omawiać. Pierwsze ćwiczenie, przysiad z wyskokiem. Czyli stajemy normalnie, schodzimy do przysiadu, wyskok. Hop, 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 hop. 15 powtórzeń, 3 serie. Drugie ćwiczenie, pompka i kolano do łokcia. Stajemy w pozycji, zejście do pompki, kolano. Hop. Dwanaście powtórzeń, czyli po 6 na stronę. Trzecie ćwiczenie. Backslide z unoszeniem ramion. Będziemy potrzebowali kawałka papieru i dwóch butelek wody mineralnej. Stajemy. Ręce z boku. Do tyłu. O. Prawa, lewa noga. O. Dwadzieścia powtórzeń, po 10 na nogę. Kolejne ćwiczenie, skręty tułowia w siadzie. Nie mam zgrzewki wody, dlatego pokażę z butelkami. Już było demonstrowane, skręty. I dokładamy butelkę. Wersja łatwiejsza, trudniejsza. Z nogami u góry. 30 powtórzeń, po 15 na stronę. Kolejne ćwiczenie, wykroki przód plus wykroki tył. 40 powtórzeń jest w totalu, czyli 20 powtórzeń do przodu, 20 do tyłu, dłonie na biodra, wykrok do przodu na zmianę, prawa, lewa. Liczymy do 20, po 20, 20 wykroków do tyłu. Następne ćwiczenie. To jest taka kombinacja Artab, Hindu, rotacja i pompka plus plus. Czyli 30 sekund trzymamy w podporze na zmianę prawy, lewy bark. Po 30 sekundach daleko głowa między łokcie, hop, 8 pompek Hindu. Następnie po 8 rotacja. 16 razy, czyli po 8 na stronę i 10 razy pompka plus plus, czyli barki góra dół. I to jest takie kombo, które robimy bez przerwy, ćwiczenie po ćwiczeniu. Kolejny przysiad bułgarski, też już demonstrowany. Prawa, lewa noga, zejście do pełnego wyprostu, góra, hop. Prawa, lewa noga. Po 12 na stronę. Kolejne ćwiczenie, tak zwane triplane. Stajemy, nogi ugięte, trzymamy butelki. Raz, dwa, trzy i powoli cztery. To jest jedno powtórzenie. I hop, drugie. Trzy, zaczynamy, hop, 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 hop. Dochodzimy do 10, jest przerwa. Kolejne ćwiczenie, też taki kombosik, podpór bokiem. Trzymanie, 10 razy góra, dół i rowerek. Czyli bok, zaczynamy, może być prawy, lewy. Trzymamy 45 sekund, po 45 sekundach 10 razy góra, dół. I po 10, 10 razy rowerek. I analogicznie druga strona. Trzymamy 45 sekund, 10 razy góra, dół i 10 razy rowerek. Proponuję wykonywać w butach na boso, na podłodze, bolą kostki. Kolejne ćwiczenie, Nordic Curls.
czyli ćwiczenie na mięśnie dwugłowe. Tu będziecie potrzebować pomocy swojej partnerki, żony, dziewczyny, albo ewentualnie spróbować zaprzeć się gdzieś nogami o coś, poduszka. W tą stronę. Ok, zaprzemy się tutaj. I staramy się jak najwolniej zejść do dołu. Hop! I wracamy za pomocą rąk. Powoli, powoli, powoli. Powoli, 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 powoli. Hop. I powrót. Powoli, powoli. I powrót. 10 powtórzeń. Przedostatnie ćwiczenie. Przysiad jednonóż. Tu możemy użyć kanapy albo krzesła. Stajemy na jednej nodze. 4, 5, 6 sekund. Schodzimy do dołu i podnosimy się z dołu. Jedna noga. Hop. I wracamy. Dwa. Prawa, lewa. Po 10 powtórzeń na nogę. Hop. I ostatnie ćwiczenie. Egzosiady, czyli rotacja zewnętrzna. Siadamy. Bark, klatka otwarta. I 20 razy. Jedna ręka. 20 razy druga. I tak to pokrótce wygląda. Wszystko jest opisane. Ćwiczenia są w trzech seriach. Możecie wykonać na początku, tak jak się czujecie, spływać po jednej serii, później dwie i stopniowo dochodzić do trzeciej. Powtórzenia też są opisane, ale możecie zrobić tyle, na ile czujecie się silni. Pozdrawiam.